witam wszystkich bardzo serdecznie na Majówce ze zdrowiem psychicznym. Nazywam się Anna Jarek i opowiem Wam dzisiaj o szeroko pojętych relacjach sportu do zdrowia psychicznego. Jestem już prawie absolwentką psychologii stosowanej, skończyłam też kognitywistykę. W ramach moich studiów realizowałam ścieżkę z psychologii sportu, stąd też ten dzisiejszy temat. W Mental Health Center zajmuję się koordynacją m.in. tej dzisiejszej majówki. Oprócz tego wspieram też merytorycznie naszych ekspertów. Na początku chciałabym Państwu wyjaśnić, o co chodzi w tym enigmatycznym tytule, ponieważ parę osób zapytało mnie właśnie, że jest to dla nich niezrozumiałe, czy jest to jakiś błąd, więc tutaj zamiast tego podkreślnika powinno być słowo depresja. Jest to taki slogan, który obiegł internet, a następnie został bardzo zdementowany, który właśnie mówi, masz depresję, idź pobiegać. W dalszej części mojego wykładu opowiem Państwu, dlaczego tak naprawdę właśnie nie do końca powinniśmy tak mówić, dlaczego właśnie aktywność fizyczna nie jest rozwiązaniem tych wszystkich problemów. I przechodząc dalej, chciałabym na początku omówić takie rozróżnienie, ponieważ w naukach o wychowaniu fizycznym rozróżniamy taki sport przez duże S, które zakłada, że właśnie jest to taki sport, gdzie osoby uprawiają aktywność fizyczną 7 dni w tygodniu, kiedy oni są objęte szerokim programem treningowym. No i to jest właśnie już taki sport mistrzowski nastawiony na konkretne wyniki. Osoby, które uprawiają te sporty, one są szczególnie predysponowane do uprawiania takiego rodzaju aktywności i też właśnie ich różne predyspozycje osobowościowe, ich zdolności sprawiają, że te osoby są po prostu mają inne korzyści dla zdrowia psychicznego niż tacy zwykli śmiertelnicy jak my. No więc też właśnie o tym dzisiaj nie będę mówić, natomiast będę mówić o rekreacji, która dzieli się na taką aktywność amatorską, ale nastawioną też właśnie na realizację celów. I to będzie bieganie w różnego rodzaju maratonach, czy na przykład startowanie w jakichś zawodach, czy w Runmagedonach, czy w szeregu po prostu takich amatorskich zawodów. A oprócz tego też chciałabym opowiedzieć właśnie o takiej po prostu rekomendowanej aktywności fizycznej, którą każdy z nas może i przede wszystkim powinien uprawiać. I teraz tak, właśnie WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, co jakiś czas wydaje takie rekomendacje. No i okazuje się, że te rekomendacje tak naprawdę coraz bardziej się zwiększają, co jest ciekawe, bo prowadzimy coraz bardziej siedzący tryb życia. Obecnie oni rekomendują od 150 do 300 minut aerobowej aktywności fizycznej. I co to znaczy? Aerobowa aktywność fizyczna jest to aktywność tlenowa, czyli na przykład bieganie, pływanie, jeżdżenie na rowerze, umiarkowana intensywność fizyczna. Intensywność fizyczna jest określana wydatkiem energetycznym, w skrócie MET, i on jest od 3 do 6, jeśli ten wskaźnik jest uważany za aktywność o umiarkowanej intensywności. Żeby sobie to tak zobrazować, to 4 to będzie spacer, czyli 3 do 6 to jest wydatek energetyczny o umiarkowanej intensywności. A teraz mamy też taką rekomendację lub, która polega na tym, że możemy uprawiać aktywność o większej intensywności i tutaj wystarczy 75 minut do 150. Więcej intensywności, czyli więcej niż 6 MET, czyli 6 tego wydatku energetycznego. Ten wydatek energetyczny on jest obliczany jako po prostu spalone kilokalorie na kilogram masy ciała, więc to jest tak obliczane. Natomiast my po prostu sobie weźmy właśnie to założenie, że 3 do 6 to umiarkowana, 6 nic więcej to intensywna. No i to są właśnie rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dla takiego zdrowia fizycznego. Natomiast no, pytanie tutaj powstaje, jakie są rekomendacje dla zdrowia psychicznego. No i tutaj okazuje się, że jest takie badanie, właśnie w 2012 roku zostało przeprowadzone, które sprawdzało, jakie jest to idealne okno czasowe, które sprawi, że będziemy mogli osiągnąć korzyści dla zdrowia psychicznego. I okazuje się, że osoby, które uprawiały od 2,5 godziny tygodniowo do 7,5 godziny tygodniowo, osiągnęły najkorzystniejsze efekty dla zdrowia psychicznego. Jeśli robiły mniej niż 2,5 godziny tygodniowo, to wtedy nie osiągały tych korzyści. I tak samo, jeśli trenowały więcej niż 7,5 godziny w tygodniu, tak samo nie osiągali tych korzyści, a wręcz osiągali negatywne efekty, o których opowiem później. Także idealne okno czasowe dla korzyści dla zdrowia psychicznego to jest od 2,5 godziny w tygodniu do 7,5 godziny w tygodniu. Zapamiętajmy to.
taka często rekomendowana rzecz, no to jest 10 kroków dziennie. No i chodzimy sobie z tymi krokomierzami, mierzymy, patrzymy, czy te 10 kroków dziennie zrobiliśmy. No i tutaj sprawdźmy. W najnowszych badaniach naukowych w 2021 roku zbadano to. Sprawdzano, czy przez 10 lat tak naprawdę badano ponad 10 tysięcy uczestników. Sprawdzono, ile kroków dziennie robią. Badanych podzielono na 3 grupy. I uwaga, pierwsza grupa to były osoby, które robiły mniej niż 7 tysięcy kroków dziennie. Druga grupa to była od 7 tysięcy kroków dziennie do 10 tysięcy kroków dziennie. I trzecia grupa 10 tysięcy kroków lub więcej. I właściwie to więcej niż 10 tysięcy kroków. Czyli mamy 3 grupy. I okazało się, że sprawdzano ich wskaźniki śmiertelności. I grupa od 7 tysięcy do 10 kroków, do 10 tysięcy kroków dziennie miała najmniejsze wskaźniki tej śmiertelności. Czyli tak naprawdę, oczywiście ta 10 plus też miała okej wskaźniki, ale no okazuje się, że tak naprawdę te 7 tysięcy kroków wystarczy. Oczywiście teraz nie mówię, że nie można robić tych 10 kroków dziennie, natomiast jeśli faktycznie mamy jakiś taki problem z motywowaniem się, no to te 7 tysięcy kroków dziennie wystarczy i warto naprawdę je robić. Dla po prostu dłuższego życia. Teraz chciałabym przybliżyć Państwu to, za pomocą jakich mechanizmów sport wpływa na naszą głowę i ciało. I tutaj będzie taki podział na 3 rodzaje mechanizmów. Mechanizmy neurobiologiczne, mechanizmy psychospołeczne i mechanizmy behawioralne, czyli zachowaniowe. Zacznijmy od tych pierwszych. Mechanizmy neurobiologiczne to są, badamy je za pomocą szeroko pojętych po prostu metod neuroobrazowania, badań właśnie takich bardzo podstawowych. I najbardziej podstawowe badanie jesteśmy w stanie zrobić właśnie na myszach, gdzie możemy zbadać właściwie poziom ich białek, czyli tych podstawowych budulcowych naszego organizmu. No i okazuje się, że właśnie im więcej szczur biegają w porównaniu do takich szczurów, które biegają mniej i prowadzą taki bardziej osiadły tryb życia, to szczury biegające więcej mają większą proliferację białek, czyli większe różnicowanie, tworzy ich się więcej i oprócz tego mają też te białka dłuższą żywotność. Także już na takim poziomie podstawowym jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta aktywność fizyczna jest bardzo korzystna dla naszego organizmu. Oprócz tego w wyniku aktywności fizycznej zwiększa nam się ilość naczyń włosowatych, które są odpowiedzialne za transportowanie składników odżywczych do naszych neuronów. I im więcej uprawiamy aktywności fizycznej, tym naczyń włosowatych jest więcej. Oprócz tego badania neuroobrazowania pokazują, że osoby uprawiające aktywność fizyczną mają większą gęstość istoty szarej w obszarze przedczołowym. I już tłumaczę, co to znaczy. Istota szara to są skupiska ciał komórkowych neuronów. Czyli jeżeli jest ich więcej i jest większa gęstość, to znaczy, że one się lepiej między sobą komunikują, co potem wpływa na lepsze funkcjonowanie. I teraz za co odpowiedzialna jest ta kora przedczołowa? Ona jest odpowiedzialna za takie mechanizmy jak na przykład podejmowanie decyzji, za takie mechanizmy jak sprawność myślenia, za mechanizmy kontroli, za różne mechanizmy wykonawcze. Także im, będę o tym też oczywiście jeszcze mówić, ale im właśnie więcej uprawiamy sportu, tym sprawniejsze mamy te funkcje, w związku z tym, że mamy tą większą gęstość istoty szarej. Też kolejne ciekawe badanie pokazuje, że osoby uprawiające aktywność fizyczną mają większą objętość hipokampa. No i tutaj jest właśnie hipokamp odpowiedzialny za pamięć. Później jeszcze to rozwinę, natomiast warto to zapamiętać. Oprócz tego mamy taki bardzo ciekawy obszar w naszym mózgu, który nazywa się przednia kora obręczy. Przednia kora obręczy, ona jest odpowiedzialna za hamowanie naszych reakcji i monitorowanie błędów. No więc wyobraźmy sobie taki przykład, że jedziemy na przykład samochodem, nagle sprawnie coś uderza i dzięki temu, że mamy sprawniejszy ten obszar, większy, to jesteśmy lub lepiej skomunikowany, to jesteśmy w stanie lepiej, szybko zmonitorować naszą reakcję i zapobiec błędowi lub nauczyć się na tym błędzie szybciej i w przyszłości go nie popełniać. No i właśnie osoby, które uprawiają więcej aktywności fizycznej, mają ten obszar większy. No i oprócz tego taka rzecz, którą prawdopodobnie wszyscy wiedzą, no to, że właśnie w wyniku aktywności fizycznej uruchamiają nam się te endorfiny. Czym są endorfiny? Endorfiny są naturalnym opioidem. Opioidy, które nie są naturalne, czyli nienaturalnie wytwarzane przez organizm, to na przykład jest morfina. I prawdopodobnie kojarzycie, że właśnie morfina jest często używana do tego, żeby zredukować ból. No i tak samo endorfiny, one redukują nam uczucie bólu i intensyfikują uczucie takiej przyjemności.
Natomiast najnowsze badania naukowe pokazują, że nie do końca wiadomo, czy to endorfiny właśnie odpowiadają za te pozytywne emocje. Prawdopodobnie są jednym z mechanizmów, ale odpowiadają też za to takie neuroprzekaźniki jak adrenalina, noradrenalina i dopamina i serotonina. Noradrenalina, dopamina i serotonina. To są trzy mechanizmy, trzy neurotransmitery, które są odpowiedzialne właśnie też oprócz endorfin za to pozytywne uczucie przyjemności podczas aktywności fizycznej. Przechodząc do kolejnego mechanizmu, który właśnie nazwany jest mechanizmem psychospołecznym. Chciałabym opowiedzieć Państwu o właśnie potrzebach. Na pewno kojarzycie piramidę Maslowa, mamy te właśnie podstawowe potrzeby, te wyższe potrzeby. No i właśnie okazuje się, że sport jest w stanie świetnie zaspokoić nam bardzo wiele potrzeb. Przede wszystkim potrzeby takiego mistrzostwa i celu. No bo bardzo często uprawiając taki sport amatorski stawiamy sobie właśnie za cel, że chcemy przebiec coś w jakimś czasie albo na przykład podnieść więcej. I jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie dokładny cel, albo na przykład w momencie, kiedy nie wiem, stwierdzimy, że chcę robić to 10 tysięcy kroków lub 7 tysięcy kroków dziennie i stawiam sobie jako cel, no to jeśli mi się to uda, to wzrasta moje poczucie własnej skuteczności. Też zaczynamy mieć większą motywację wewnętrzną, większe wewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli, czyli okej, czyli jestem w stanie sterować swoim życiem, udają mi się rzeczy. Oprócz tego, dzięki temu wzrasta właśnie nasza samoocena, co wtórnie wpływa na wzrost samoakceptacji. Bardzo ważne w samoakceptacji jest też ocena własnego ciała. Dzięki częstej aktywności fizycznej dostajemy coraz więcej informacji z naszego ciała, tak zwanych informacji interoceptywnych, co też wpływa na wzrost naszej samoakceptacji. Wiemy o sobie o wiele więcej, czujemy się lepiej po prostu w swoim ciele, czujemy się sobą. Oprócz tego, niezależnie od tego, czy uprawiamy sporty zespołowe czy indywidualne, to spełnia naszą potrzebę przynależności i więzi społecznych. Dlaczego? No w sportach zespołowych jest to oczywiste, prawda? Angażując się w sport stary lub nowy, tworzymy sieci kontaktów. Natomiast kiedy uprawiamy sporty indywidualne, no to tak naprawdę często idziemy sobie sami na przykład pobiegać. Ale dzięki temu identyfikujemy się tak naprawdę z grupą biegaczy, na przykład ludzi chodzących na spacery po pracy. Więc jest to pewien sposób identyfikacja z grupą, która wzmacnia naszą przynależność społeczną. No i oprócz tego mamy potrzebę kontaktu z naturą. Naprawdę kontakt z zielenią i ze światłem naturalnym ma niewyobrażalne efekty dla naszego zdrowia psychicznego. Świetnie reguluje właśnie nasze funkcjonowanie poznawcze i też właśnie nasz nastrój. Także jeżeli uprawiamy sporty outdoorowe, to też zapewnia nam tą potrzebę czysto ewolucyjną, no bo tak naprawdę jesteśmy zwierzętami i potrzebujemy spędzać czas na zewnątrz. Jeśli chodzi o kolejny mechanizm, no to tutaj chciałabym przybliżyć Wam mechanizmy behawioralne. Pierwszym takim obszarem jest sen. Mamy w ciągu dnia jakiś zasób energii, który po prostu musimy wykorzystać. I w momencie, kiedy mamy tą wystarczającą, tą taką zalecaną aktywność fizyczną, to tak naprawdę mamy bardzo wiele pozytywnych korzyści dla naszego snu. Po pierwsze, śpimy dłużej. Każdy z nas ma inne preferencje, inne potrzeby co do ilości snu. Generalnie jeśli jesteśmy osobą dorosłą, między tam załóżmy 20 a 45 rokiem życia, no to wtedy potrzebujemy spać około 7 do 9 godzin. Jeśli jesteśmy osobą starszą, no to już 6 godzin wystarczy. Natomiast jeśli jesteśmy osobą nastolatkiem na przykład, no to tutaj nawet te ramy czasowe są od 9 do 12 godzin. Więc każdy z nas ma taką uwarunkowaną wiekiem, ale też uwarunkowaną po prostu indywidualnymi preferencjami czas takiego idealnego snu. No i okazuje się, że właśnie jeśli uprawiamy aktywność fizyczną, to śpimy zgodnie właśnie z tymi wewnętrznymi i wiekowymi zaleceniami. Oprócz tego po prostu lepiej zasypiamy. Zazwyczaj ten okres zasypiania no to trwa od 15 do 20 minut. Każdy ma oczywiście inaczej. Natomiast no, często też mamy taki problem, że po prostu no, nie możemy zasnąć, mamy dużo myśli, czujemy się jednak trochę pobudzeni. No i po prostu jeśli jesteśmy zmęczeni aktywnością fizyczną lub nawet nie zmęczeni, ale po prostu jeśli wykonamy tą aktywność fizyczną w ciągu dnia, no to mamy gwarantowane to, że będzie nam lepiej sobie zasnąć. Oczywiście jeśli stosujemy też jakby jakąś relaksację, przy co najmniej wszystkie tam rytuały, które trzeba zrobić. Natomiast jest to jeden z elementów, który nam może pomóc naprawdę sprawniej zasnąć. Więc tak, mamy czas trwania snu, mamy lepsze zasypianie. Kolejny obszar to jest mniejsza senność, czyli po prostu potrzebujemy mniej
drzemek w ciągu dnia lub w ogóle ich nie potrzebujemy, nie musimy korzystać z kawy lub innych takich stymulantów, tylko po prostu jesteśmy mniej senni. To jest kolejny efekt aktywności fizycznej. I ostatnim efektem aktywności fizycznej jest tak naprawdę to, że po prostu śpimy lepiej, czyli mamy lepszą jakość snu. Sen to jest oczywiście faza REM, non-REM, mamy kilka jakby faz snu non-REM i mamy pewnego rodzaju architekturę snu. Te fazy powinny być w danym po kolei ułożone, powinny kilka razy się pojawić w ciągu nocy i jeśli mamy wystarczającą aktywność fizyczną w ciągu dnia, no to jesteśmy właśnie w stanie mieć tą dobrą architekturę snu, taką jaką biologicznie nasz organizm został zaprogramowany. Także jeśli chodzi właśnie o te korzystne efekty dla snu, to naprawdę one są niewyobrażalne. No i oprócz tego mamy też samoregulację. Tutaj chodzi o to, że te wszystkie takie stresy i napięcia dnia codziennego mogą powodować w nas wiele właśnie napięcia, takich nieprzyjemnych emocji. No i włącza nam się oś przysadka powzgórza nadnercza, czyli ta oś, która wytwarza kortyzol, zaczyna powodować napięcie i włącza nam się po prostu reakcja fight or flight, czyli walcz lub uciekaj. No i okazuje się, że tak naprawdę my często bronimy się, zamrażamy emocje, bronimy się przed tymi reakcjami, a dlaczego po prostu nie powalczyć, nie uciekać, czyli po prostu nie pójść pobiegać. Oczywiście nie trzeba biegać, można uprawiać jakąś inną aktywność fizyczną, ale po prostu pozbyć się tego zbędnego napięcia. Także jakby po prostu aktywność fizyczna może być naprawdę świetnym mechanizmem samoregulacyjnym. No i oprócz tego mamy też trzy strategie regulacji emocji. Mamy strategię opartą na zadaniu, czyli kiedy mamy jakąś taką trudną sytuację przed sobą, no to staramy się planować. Okej, zrobię to, to i to. Zastosuję ćwiczenia oddechowe, zrobię to, przygotuję się tak, coś tam, coś tam. Generalnie zadania, skupiamy się na zadaniu, to jest pierwsza strategia. Druga strategia to są strategie oparte na emocjach. Czyli zaczynamy, oczywiście są dobre lub złe, czyli albo właśnie zaczynamy myśleć sobie, że zaczynamy się bardziej stresować, zaczynamy gryzać paznokcie, drżą nam ręce, albo też mamy dobre strategie, czyli zaczynamy nazywać swoje emocje, zaczynamy je jakoś reinterpretować, więc to są strategie oparte na emocjach. I trzeci typ strategii to są strategie unikowe. I strategie unikowe są bardzo, bardzo ważne dla właśnie istotne dla naszego tematu dzisiaj, ponieważ strategie unikowe to będzie na przykład spotkanie się ze znajomymi, pójście do kina, czy na przykład aktywność fizyczna. Więc można powiedzieć, że kiedy się stresujemy i po prostu chcemy pobiegać, no to unikamy sytuacji. Ale tak naprawdę jest to jeden z mechanizmów radzenia sobie, bo dzięki takiemu tej aktywności fizycznej jestem w stanie oczyścić głowę, pozbyć się napięcia i na przykład przejść potem do strategii zadaniowych. Także jeśli stosujemy ten mechanizm unikowy w postaci aktywności fizycznej regularnie, elastycznie, nie jest to nasz jedyny mechanizm, naprawdę jest on po prostu świetny i warto go stosować. Także zachęcam Państwa do unikania w ten sposób, ale przy zachowaniu elastyczności. Więc teraz tak, mamy omówione już trzy mechanizmy, za pomocą których ten sport oddziaływuje na nasze ciało, na nasz organizm i teraz chciałabym przejść do korzyści. Mam takie poczucie, że zapowiadałam te korzyści i zapowiadałam, więc teraz wreszcie do nich przejdę. Jeśli chodzi o takie korzyści well-beingowe, no to tutaj badania wskazują na lepszą jakość życia. Czyli mamy takie kwestionariusze, w których po prostu osoby oceniają, na ile czują się usatysfakcjonowane swoim życiem zawodowym, swoim życiem prywatnym. I no po prostu ta lepsza jakość życia jest dzięki aktywności fizycznej większa. No i to możemy zaobserwować w badaniach. Oprócz tego mamy wzrost rezyliencji. No i tutaj bardzo istotne jest to, jakie czynniki wpływają na rezyliencję, no i jak one odnoszą się do aktywności fizycznej. Pierwszym takim czynnikiem jest posiadanie więzi społecznych i umiejętność korzystania z nich w sytuacjach trudnych. No i teraz wyobraźmy sobie właśnie to, że wróćmy do tych potrzeb, że dzięki uprawianiu sportu jesteśmy w stanie mieć właśnie sportów zespołowych lub też jakieś tam właśnie poczucie przynależności, jesteśmy w stanie budować relacje społeczne, na których potem będziemy mogli bazować w trudnych sytuacjach. I też bardzo często uprawiając różne sporty zespołowe mamy różne wyzwania razem do pokonania i tak dalej. Dzięki temu jesteśmy w stanie się sprawdzić w takich nawet sytuacjach ekstremalnych, także właśnie ten element umiejętności korzystania z więzi społecznych może być właśnie podbudowany dzięki aktywności fizycznej, no i wpływać na ten poziom odporności.
Oprócz tego mamy świadomość swoich silnych i słabych stron. No i tutaj angażując się w aktywność fizyczną, kiedy nam się udaje na przykład zrobić te 10 tysięcy kroków, jesteśmy w stanie stwierdzić, ok, jestem wytrwały na przykład, moja mocna strona. Albo angażując się w nową aktywność fizyczną, zaczynamy zauważać, że sprawdzam się w tej aktywności, zaczynamy zauważać jakieś nasze nowe cechy. No i to też jakby wpada do naszego takiego woreczka tych takich pozytywnych stron. Świadomość tych mocnych stron też nam pomaga w sytuacjach trudnych i sumuje się do tej naszej ogólnej odporności psychicznej. Oprócz tego mamy też właśnie samoocenę, która też jest bardzo istotna w kontekście rezyliencji i właśnie dzięki temu, że zdobywamy, tak jak wcześniej mówiłam, informacje z ciała, czy właśnie wzrasta nasze poczucie skuteczności, no to wzrasta nam też samoocena. No i to jest bardzo, bardzo właśnie istotne w kontekście odporności psychicznej. Także to są takie well-beingowe korzyści, które możemy osiągnąć. Teraz taki mały off-top, ale tak naprawdę to nie do końca, ponieważ nadal jesteśmy w temacie well-beingowym. Chciałabym odpowiedzieć tutaj na dwa pytania. Pierwsze to, czy sport ma korzystniejsze efekty dla zdrowia psychicznego, jeśli uprawiany jest w pomieszczeniu w porównaniu do sportu uprawianego na świeżym powietrzu. No i okazuje się, że tak naprawdę są badania, które, i to było dla mnie nawet całkiem zaskakujące, pokazujące, że tak naprawdę korzystniejsze efekty, czyli mniejsze ryzyko depresji i zaburzeń lękowych miały osoby, które uprawiały sporty indoorowe. Natomiast znalazłam też badanie, które pokazuje, że właśnie samo mieszkanie w terenach, przy terenach zielonych, takich terenach rekreacyjnych, wiąże się z wyższym poczuciem właśnie własnej skuteczności, większą samooceną, większą chęcią angażowania się po prostu w życie z wyższym poziomem energii. Więc tak naprawdę tutaj skonkludowałabym to tak, że zarówno sporty w pomieszczeniu, jak i na świeżym powietrzu są ok, w zależności od tego, jaką mamy porę roku, w zależności od tego, jakie mamy preferencje i w zależności po prostu od tego, co nam przynosi przyjemność. Także tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Oczywiście też pamiętając o tych korzystnych jednak efektach przebywania w zieleni i tej naszej naturalnej potrzebie ewolucyjnej bycia na świeżym powietrzu. Drugie pytanie. Sporty indywidualne czy zespołowe? Pierwsze dwa badania mówią, że korzystniejsze dla zdrowia psychicznego są sporty zespołowe w związku z ich takim społecznym wymiarem. Właśnie częściej mamy okazję na przykład wygrać, co buduje nasze poczucie własnej skuteczności. No i po prostu te sporty według tych dwóch badań są lepsze, czyli sporty zespołowe. Natomiast ostatnie badanie pokazuje, no, że tak naprawdę możemy uprawiać i sporty indywidualne, i sporty zespołowe, w zależności po prostu od tego, jakie są nasze preferencje. Tutaj trzeba właśnie rozróżnić ten poziom, jakby nasze predyspozycje osobowościowe, które naturalnie predysponują nas do różnych aktywności. Jeśli mamy właśnie wyższy poziom ekstrawersji, no to bardziej szukamy tych kontaktów. Jeżeli introwersji, no to prawdopodobnie będziemy po prostu potrzebować mniejszej liczby kontaktów. Ja tutaj chciałam rozróżnić i podkreślić to, że my często bardzo tak potocznie rozumiemy tą ekstrawersję, introwersję. No tutaj nie chodzi o to, że jak ktoś jest introwertykiem, to po prostu siedzi zamknięty, nie lubi ludzi i tylko programuje. Zupełnie nie o to chodzi. Generalnie chodzi o to, jak wiele potrzebujemy interakcji społecznych w ciągu dnia, żeby zapewnić wystarczający poziom dopaminy. No i analogicznie ekstrawertycy będą potrzebowali większej liczby interakcji społecznych, żeby zapewnić sobie tę dopaminę, a introwertycy będą potrzebowali mniej tych relacji społecznych. Więc tutaj musimy to też właśnie, wybierając czy to sporty indywidualne, czy zespołowe, musimy się zastanowić też, jak wygląda nasz rozkład dnia, czy na przykład pracujemy zdalnie i no, potrzebujemy po prostu się zasilić tymi ludźmi, albo czy po prostu mamy ochotę, w biurze znajdujemy się z bardzo wielą liczbą osób lub mamy bardzo wiele rozmów, telekonferencji w ciągu dnia i po prostu chcemy powiedzieć sobie sami. Więc tutaj są zarówno takie predyspozycje sytuacyjne, jak i predyspozycje osobowościowe i na nie trzeba zwrócić uwagę, odpowiadając sobie na pytanie, jaką aktywność chcemy podjąć w ciągu dnia lub tam planując jakieś sobie cele. Przechodząc do dalszych korzyści dla zdrowia psychicznego, tutaj są bardzo, bardzo ciekawe badania, które pokazują, że wysiłek aerobowy, czyli taki tlenowy, czyli to bieganie, pływanie czy spacerowanie, będzie się wiązało z lepszą pamięcią roboczą
O co chodzi w pamięci roboczej? To jest taki rodzaj pamięci, że na przykład, nie wiem, dostajemy jakieś zadanie od szefa i musimy wykonać, musimy zapamiętać, okej, okay, to zrobić. Albo idziemy na zakupy i pamiętamy listy zakupów, które powiedział nam nasz partner. Albo na przykład, generalnie to jest właśnie taki rodzaj pamięci, która potrzebna nam jest w tym danym momencie. Ona ma oczywiście ograniczony zasób, natomiast możemy modyfikować to, jak długo będziemy pamiętać te rzeczy. No i badania pokazują, że właśnie w momencie, kiedy uprawiamy ten wysiłek aerobowy, no to ta pamięć, nasza RAM komputerowa jest wydajniejsza. Natomiast jeśli uprawiamy wysiłek anaerobowy, czyli wysiłek beztlenowy, który na przykład, nie wiem, kiedy podnosimy ciężary lub w spinaczce, kiedy czasami włącza się ten wysiłek tlenowy lub gdy biegamy z interwałami, trenujemy tabatę, no to wtedy mamy ten wysiłek anaerobowy i okazuje się, że wysiłek anaerobowy wiąże się z szybszym przetwarzaniem informacji, czyli jesteśmy bardziej elastyczni, jesteśmy w stanie zrobić więcej rzeczy naraz, więcej faktów połączyć naraz. Także to, co jest ciekawe, no to właśnie badania pokazują, że stosowanie w dłuższej perspektywie tych ćwiczeń jest w stanie lepiej poprawić nam te funkcje poznawcze w życiu codziennym. Moim zdaniem jest to fascynujące, że jesteśmy tak w stanie wpływać na naszą neuroplastyczność mózgu. To, co też jest ciekawe, no to to, że właśnie w zależności od tego, jaki sport uprawiamy, tym lepiej funkcjonuje nasza uwaga, ale mamy różne rodzaje sportów i różne rodzaje uwagi. W sportach zespołowych lepiej będzie funkcjonowała nasza uwaga taka, jeśli chodzi o przerzutność tej uwagi, taka szeroka, ponieważ tam musimy zwracać uwagę na bardzo wiele elementów poza sobą. Natomiast w takich sportach indywidualnych, na przykład, nie wiem, chociażby w spinaczce, musimy odciąć się od rzeczywistości, która jest na zewnątrz i skupić się na danym wąskim jednym zadaniu, włączyć taką tunelową uwagę. No i w zależności od tego, jaki sport uprawiamy, ta uwaga nasza będzie lepsza, ten dany typ uwagi będzie lepszy, który spełnia wymogi tego sportu. To, co jest niesamowicie pozytywnym efektem, to to, że aktywność fizyczna opóźnia starzenie naszego mózgu. I tutaj chodzi o to, że to jest naturalny efekt, że po prostu im jesteśmy starsi, tym nasze funkcje poznawcze działają gorzej. Natomiast okazuje się, że im właśnie więcej aktywności fizycznej uprawiamy, tym jesteśmy w stanie no, lepiej funkcjonować, mieć lepszą pamięć, więc właśnie lepiej sprawniej funkcjonować, więcej rzeczy pamiętać. I okazuje się, że tutaj na przykład w ciągu naszego życia poziom inteligencji skrystalizowany, czyli pamięć faktów, pamięć historii, pamięć zdarzeń jest cała w ciągu życia. Dlatego też nasi dziadkowie pamiętają wszystkie historie i zawsze jesteśmy tym bardzo zaskoczeni. Natomiast ta pamięć skrystalizowana jest stała przez całe życie. Znaczy inteligencja skrystalizowana. Natomiast inteligencja płynna jest zmienna w ciągu życia i no im jesteśmy starsi, tym ona jest gorsza. Inteligencja płynna polega właśnie na takich wykonawczych funkcjach, czyli właśnie pamięć, podejmowanie decyzji czy uwaga. No i im więcej aktywności uprawiamy, tym po prostu jesteśmy w stanie opóźnić te procesy. I też badania pokazują, że im więcej w ciągu życia osoby uprawiały aktywności fizycznej, tym miały mniejsze ryzyko demencji. Także to też jest bardzo, bardzo pozytywny efekt. Jeśli chodzi o zaburzenia i choroby psychiczne, no to tutaj jest takie bardzo ciekawe badanie z właśnie 2019 roku, które pokazuje, że jeżeli osoby uprawiały aktywność fizyczną taką zgodną z tymi zaleceniami WHO, to miały mniejsze ryzyko zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, niezależnie od tego, czy uprawiały sporty na zewnątrz czy wewnątrz, czyli te indoorowe czy outdoorowe. Natomiast to, co jest ciekawe dla tego badania, to to, że jeżeli osoby uprawiały więcej niż zalecane przez WHO, więcej niż zalecane przez WHO aktywności fizycznej, tym to ryzyko się zwiększało. Także tutaj mogą pojawić się często właśnie zespoły przetrenowania, zmęczenie, no i większe ryzyko depresji, także tutaj też trzeba uważać na to. Jeśli chodzi o leczenie uzależnień, no to w momencie, kiedy właśnie pojawia się uzależnienie, ono często jest wynikiem tego, że osoby mają problem z hamowaniem, z impulsywnością i mają też mniejsze, to badania pokazują, że mają mniejsze obszary, mniejszą objętość kory czołowej, no i tutaj przedczołowej. No i tutaj właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, przy tych mechanizmach neurobiologicznych, dzięki aktywności fizycznej możemy powiększyć i usprawnić funkcjonowanie naszej przedniej kory zakrętu obręczy i też kory przedczołowej.
Dzięki temu po prostu i usprawnić te funkcje właśnie zarówno wykonawcze, czyli ta kora przedczołowa, ale też funkcje hamowania uwagi, no i właśnie monitorowania błędów. I dzięki temu właśnie możemy po prostu na poziomie takim właśnie neurobiologicznym, a też wtórnie na poziomie zachowania wpływać na leczenie tych uzależnień. No i teraz po tym, jak już omówiłam te wszystkie wspaniałe korzyści dla zdrowia psychicznego, chciałabym przejść do zagrożeń, które sport może nam stawiać. Nasz tytuł tej prezentacji właśnie odnosił się do tego hasła "Masz depresję, idź pobiegać". No i słuchajcie, generalnie no nie jest to dobry sposób do zwalczania depresji, żeby komuś tak mówić. Dlaczego? Ponieważ w ciężkich stanach, fazach depresji lub też w ostrych fazach kryzysu osoby nie są w stanie się zmotywować do aktywności fizycznej i to może wywołać u nich poczucie winy, które wtórnie no, obniży ich samopoczucie, no i może pogłębić te objawy. No więc adresowanie takich słów nie jest do końca dobre. Warto znać jakby sygnały zarówno właśnie depresji, jak i kryzysu, żeby skierować taką osobę po profesjonalną pomoc i żeby profesjonalista już zajął się dalszym motywowaniem tej osoby przebiegiem jej choroby. I oczywiście są badania i to też jest stosowane w praktyce. Aktywność fizyczna pomaga w modulacji nastroju osób z depresją. Takie są programy 16-tygodniowe, więcej niż 30 minut aktywności fizycznej aerobowej, w której stosowane są techniki oddychania, nie ma rywalizacji. One pomagają w modulacji nastroju. Wtedy więc produkuje się więcej białek BDNF. To są takie białka, które są odpowiedzialne właśnie za modulację nastroju i dzięki takiej regularności aktywnej fizycznej w dobrej fazie depresji jesteśmy w stanie właśnie no, wpłynąć pozytywnie i zminimalizować objawy. Także są na to badania, natomiast właśnie adresowanie takich programów wellbeingowych do osób, które nie do końca jeszcze właśnie są na to gotowe, no, może wpłynąć negatywnie. Warto na to zwrócić uwagę. No, oprócz tego też, jeśli chodzi o takie programy wellbeingowe, które mogą być zagrażające, ale mogą też być motywujące, no to tutaj na przykład taki przykład. Ostatnio słyszałam, że był taki ranking związany z tym, że po prostu taki konkurs w firmie, że osoby miały jeździć, mogły dojeżdżać na rowerze do pracy i w nagrodę, jeśli tam były uplasowane na jakiejś wyższej pozycji w rankingu, no to dostawały bon do sklepu sportowego. No i musimy być świadomi, że stosując takie programy, my tak naprawdę stosujemy analizę zachowania i metody tej analizy zachowania, czyli jest to metoda behawioralna polegająca na tym, że dajemy komuś nagrodę pozytywną, czyli wzmocniamy kogoś pozytywnie za jakieś czynności. No i w analizie zachowania bardzo ważne jest to, żeby ta nagroda lub kara była w kontekście. Czyli żeby właśnie, jeżeli chcemy wzmacniać sport, no to okej, to jest fajne, żeby komuś dać bon do klubu sportowego, bo dzięki temu on będzie mógł na przykład nadal lepiej, nie wiem, kupić sobie jakieś części do roweru lub cokolwiek będzie lepiej wyglądał, więc nadal wzmacniamy u niego te zachowania sportowe. Natomiast jeśli nagrodą byłby na przykład dzień wolny w pracy, a dana osoba na przykład ostatnio nie odnajdywałaby się na swoim stanowisku, zawalałaby nie do końca, widać byłoby takiej obniżoną motywację i dalibyśmy jej w nagrodę po prostu wolny dzień od pracy, no to tak naprawdę dajemy jej wzmocnienie negatywne, które polega na zabraniu kary. I wtedy tak naprawdę no musimy się zastanowić, czy chcemy wzmacniać kogoś takie zachowania właśnie związane z niepracowaniem. Więc tutaj musimy faktycznie umieścić tą nagrodę w kontekście i tu jest istotne, żeby być po prostu świadomym tego, że tak naprawdę stosuje się nagrody pozytywne, negatywne, kary pozytywne, negatywne, no i trzeba być tego świadomym, że musimy też ponosić te konsekwencje. Dlatego warto osadzać je w kontekście przede wszystkim i zastanowić się, co wzmacniamy. Kolejną taką rzeczą, która może być w porządku, może być nie w porządku, jest to, że nie pamiętamy bólu. Tutaj jest bardzo ciekawe badanie Bombla z 2015 roku, który badał osoby, które biegły maraton. Badał je pod wpływem tego, na ile intensywnie i nieprzyjemnie czują ból tuż po maratonie oraz 3 miesiące i 6 miesięcy po. No i okazuje się, że od razu po maratonie tam osoby sobie znaczały ten swój poziom bólu, natomiast im dłuższy czas minął od tego maratonu, tym one nie pamiętały tego bólu, zarówno nie pamiętały, na ile on był nieprzyjemny, ale też na ile on był nieintensywny. To też jakby jest okej, prawda? No bo ujawniają nam się te trzy neurotransmitery, o którym mówiłam, endorfiny, no i to jest naturalne, że nie czujemy tego bólu, to też jest fajne, ale w momencie, kiedy
kiedy no, tego sportu zaczyna być trochę za dużo w naszym życiu lub też nie umiemy do końca w inny sposób sobie poradzić, no to właśnie to może być mechanizm, który prowadzi właśnie do uzależnienia od sportu. Uzależnienie od sportu obecnie nie funkcjonuje w żadnych klasyfikacjach zaburzeń chorób psychicznych, natomiast istnieje w nauce i są też inwentarze takie do badania uzależnienia od ćwiczeń. Kiedyś uważano, że sport będzie tylko pozytywnym uzależnieniem, no bo przecież to super, że ktoś trenuje. No natomiast jeśli będziemy mieli takie objawy, które tutaj zaraz omówię, no to są rzeczy, które mogą nas zaniepokoić zarówno u nas, jak i u naszych najbliższych i być może warto zwrócić się o profesjonalną pomoc w takich sytuacjach. Mamy tutaj pierwszy obszar, pierwsze pytanie. Możecie Państwo sobie spróbować ocenić siebie odpowiadając na te 6 pytań w skali od 1 do 4, jeden najmniejszy na ciele, nie 4 największe. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to ono się odnosi do istotności. Czyli uzależnienie od sportu, moglibyśmy powiedzieć, że osoby są uzależnione wtedy, kiedy właśnie sport zaczyna być najważniejszą rzeczą w ich życiu, po prostu najistotniejszą. Drugi obszar będzie związany z konfliktami, z takimi zaburzeniami w sferze właśnie, że przestajemy dowozić w pracy, że zaczynamy mieć konflikty z naszymi najbliższymi, że mamy problem z realizacją codziennych obowiązków domowych, ponieważ właśnie uprawiamy ten sport, który właśnie się wiąże z dużą ilością czasu i nie mamy na to ani przestrzeni fizycznej, ani psychicznej, więc tutaj mamy ten drugi obszar konfliktów. Trzeci jest związany z modulacją nastroju. I tutaj mamy coś takiego, że sport staje się jedyną metodą na to, żeby się poczuć lepiej, żeby sobie zregulować nieprzyjemne emocje lub też uzyskać pozytywne. Tu mamy taką wyłączność właśnie. Kolejny element to jest właśnie tolerancja, czyli tak jak w przypadku alkoholu. Musimy pić coraz więcej lub ćwiczyć właśnie coraz więcej, żeby uzyskać ten sam efekt. Jeśli chodzi o kolejny element, piąty, to jest to objawy abstynenckie, czyli w momencie, kiedy nie możemy tego robić, to czujemy, że właśnie nasze ciało zaczyna inaczej reagować, nasze emocje zaczynają się pojawiać, nad którymi trochę nie możemy zapanować, więc tutaj są te objawy właśnie abstynenckie. I ostatni jest związany z utratą kontroli, czyli z trudnością, z przerwaniem, z takim lękiem przed tym, że tych ćwiczeń mogłoby nie być. No i oczywiście tutaj to nie jest, tak jak mówię, kliniczne zaburzenie, natomiast warto zwrócić uwagę na siebie w sytuacjach, kiedy tego sportu jest po prostu dużo w naszym życiu, na ile się właśnie nasze życie trochę od niego uzależniamy. I tutaj jest takie ciekawe badanie z 2014 roku, takie bardzo badanie jakościowe, w których badano wypowiedzi wspinaczy, w zależności też od tego, jak oni trenowali, w sensie czy bardziej intensywnie, czy mniej, ale generalnie te badania pokazują wypowiedzi wspinaczy w momencie, kiedy oni nie mieli kontaktu ze sportem, kiedy na przykład mieli jakąś kontuzję lub musieli na chwilę przerwać w związku z jakimiś obowiązkami domowymi. No i to badanie pokazuje, że właśnie takie wypowiedzi są, możemy odczytać z tych wypowiedzi te objawy, o których przed chwilą powiedziałam. Co ciekawe, u wspinaczy, którzy byli bardziej zaangażowani, czyli robili trudniejsze drogi, trenowali częściej w ciągu tygodnia, te objawy były większe, bardziej czuli te objawy właśnie abstynenckie czy związane z modulacją nastroju. No i tutaj taka porada, jak żyć. Tutaj jest taka skala nastroju Brunera, która może być dla Was użyteczna właśnie kiedy albo przygotowujecie się do zawodów, albo po prostu tego sportu w Waszym życiu jest dużo. I to jest skala, która jest stosowana u sportowców. Ona jest stosowana co jakiś czas, ale też mierzona przede wszystkim, pomiary są dokonywane przed zawodami i kiedy w pierwszych 5 wierszach te wskaźniki są niskie, a w ostatnim wysokie, to znaczy, że osoba jest gotowa do zawodów. Natomiast jeśli faktycznie te wskaźniki w pierwszych 4 wierszach przeważają, no to znaczy, że coś jest nie tak i potrzebna jest jakaś interwencja. Więc tutaj zachęcam Państwa do po prostu nazwania tych swoich emocji w przypadku, kiedy tego sportu jest dużo w Waszym życiu i sprawdzenia, czy ten sport nadal Was cieszy, jakie przynosi on emocje. I kilka takich, mam nadzieję, praktycznych rad chciałabym tutaj Państwu zaproponować. Jak zmotywować się do aktywności fizycznej? Chciałabym zaproponować 3 strategie.
Pierwsza strategia to jest korzyści. Omówiłam dzisiaj bardzo, bardzo wiele korzyści dla zdrowia psychicznego, które może nam dawać sport. Wiemy już właśnie, że on ma korzyści wellbeingowe, że możemy wpływać na naszą neuroplastyczność, że możemy opóźnić starzenie się mózgu, że możemy zapobiec pojawieniu się u nas różnych kryzysów, zaburzeń. Natomiast no, okazuje się, że jeżeli mamy świadomość tych korzyści, to nie do końca podejmiemy jakieś działania. Tutaj jest takie badanie z 2018 roku, które pokazuje, że sama świadomość korzyści nie wystarczy. To, co jest istotne, to motywacja wewnętrzna, wewnętrzne umiejscowienie kontroli i odczuwanie przyjemności z danej aktywności. Dopiero kiedy będą te cztery elementy, to będziemy w stanie podjąć tą aktywność fizyczną. Więc warto być świadomym korzyści, ale trzeba pamiętać, że to nie wystarczy. Więc przejdźmy do strategii drugiej, która polega na dopasowaniu. Czyli warto zastanowić się, czy według moich preferencji wolę sporty indoorowe czy outdoorowe? Czy wolę sporty indywidualne czy grupowe? Czy chcę bardziej mieć wysiłek tlenowy czy beztlenowy? Czy może mieszany? Czy chcę trenować często czy rzadziej? Po prostu warto wcielić się w takiego małego naukowca i potrenować swój organizm, sprawdzić swoje samopoczucie. Można podjąć różnych aktywności fizycznych i sprawdzić się na przykład na tej skali, o której mówiłam wcześniej, na ile dana aktywność, jakie emocje nam towarzyszą przy niej i w ten sposób dopasować ten sport do siebie. Warto tutaj być uczulonym na nieuleganie takim modom w stylu i też często kampaniom, takim jak na przykład właśnie cała Polska biega, ponieważ no nie każdy z nas lubi biegać. Ja na przykład bardzo nie lubię biegać, a mam mnóstwo aktywności fizycznych, które kocham robić, więc warto po prostu znaleźć sobie taką aktywność, która jest dopasowana zarówno do naszych takich preferencji sytuacyjnych, osobowościowych i po prostu sobie potestować i znaleźć coś dla siebie, mając świadomość tego, że no nie ma żadnej złotej metody, po prostu, czy złotego sportu. Po prostu sprawdźmy, czy spełniamy kryteria WHO i dopasujmy je do naszych preferencji. I kolejną, trzecią strategią jest strategia związana z zastosowaniem muzyki. I tutaj jest takie bardzo ciekawe, świeże badanie, które pokazuje, że niezależnie od tego, czy właśnie wysiłek jest intensywny, czy nieintensywny, czy umiarkowanie intensywny, i czy muzyka jest energiczna, czy spokojna, możemy przy wysiłku fizycznym osiągnąć za pomocą muzyki te trzy efekty, czyli zwiększyć swoją efektywność, czyli podnosić więcej, biegać szybciej, jeździć szybciej na rowerze, czy nie wiem, mieć więcej kroków na minutę, więc możemy osiągnąć właśnie tą zwiększoną efektywność dzięki zastosowaniu muzyki przy aktywności fizycznej. Oprócz tego możemy zastosowanie muzyki przy aktywności fizycznej zmniejsza postrzegane zmęczenie. Dlaczego? Jesteśmy w stanie przekierować naszą uwagę z tego właśnie, że kurczę, no, czuję, że jestem zmęczony, że mam przyspieszony oddech. Przekierowujemy tą uwagę na muzykę, na tekst, na melodię i dzięki temu jesteśmy w stanie się trochę tak naprawdę oszukać i wycisnąć z naszego organizmu tyle, ile się da, a równocześnie mieć nadal uczucie to przyjemności. Oprócz tego osoby, które mają taką tendencję do obserwowanie rzeczywistości w zewnątrz, są w stanie zainspirować się tekstem, czy po prostu dopasować swój wzorzec ruchowy, tempo swojej aktywności do tej muzyki. Dzięki temu też właśnie po prostu trochę się oderwać od tego aktywności fizycznej i skupić się na czymś innym. To, co też jest jakby właśnie ciekawe, to, że najefektywniejsza częstotliwość, bo nie ma takiej złotej, ale taka, która faktycznie u większości osób się sprawdzi, to będzie taka 120 bitów na minutę. Jakbyśmy sobie tak postukali, to każdy jakby tak naturalnie właśnie zaczyna wystukiwać to 120 bitów na minutę. Tylko się napiję jeszcze. I 120 bitów na minutę to jest taka melodia, którą znajdziemy w większości muzyki takiej użytkowej, lecącej w radiu, czy takiej po prostu popularnej. No i okazuje się, że to tempo muzyki dopasowane do aktywności o umiarkowanej intensywności jest w większości przypadków będzie najefektywniejsze i te wszystkie trzy korzyści osiągniemy. Dlaczego? Ponieważ badania pokazują, że jesteśmy naturalnie predysponowani do odbierania bodźców o umiarkowanej intensywności. W związku z czym
prawdopodobnie ta właśnie umiarkowana intensywność jest taką złotą idealną, aczkolwiek no każdy oczywiście będzie miał inną. I ostatnim efektem to jest poprawa wydajności zużycia tlenu. I badania pokazują, że w momencie, kiedy uprawiamy aktywność fizyczną przy muzyce, którą lubimy, to właśnie ta wydajność zużycia tlenu w związku z takimi naturalnymi funkcjami muzyki w nasz organizm i takimi mechanizmami, które ona wywołuje, to wtedy właśnie nasza wydajność zużycia tlenu zmniejsza się o 26%, znaczy zwiększa się o 26%. Natomiast kiedy słuchamy muzyki, która może wywołać u nas lęk, to ta wydajność zużycia tlenu zmniejsza się o 6%. Więc tutaj warto właśnie dobrać taką muzykę, która jest po prostu najprzyjemniejsza dla nas, którą najbardziej lubimy. W tym badaniu była taka muzyka zarówno spokojna, jak i taka bardziej pełna energii, no i obydwie takie skrajne nawet typy muzyki były ok. Natomiast kiedy mamy taki sport o naprawdę skrajnej intensywności, to tutaj warto powstrzymać się jednak od tej muzyki, bo no, po prostu może nam zabraknąć zasobów poznawczych, żeby jeszcze przetwarzać muzykę, kiedy po prostu cały organizm jest fizjologicznie zaangażowany do tego, żeby po prostu wykonać te wszystkie mechanizmy, które muszą zajść. Więc tutaj faktycznie no po prostu musimy sobie ją dobrać do naszych preferencji i do typu wysiłku. Natomiast no, fascynujące jest to, że możemy właśnie wykorzystać tę muzykę. Na przykład tak sobie myślę, że jeżeli Państwo mają problem z zmotywowaniem się na przykład do tych 7000 kroków, no to może warto wysiąść na przykład dwa przystanki wcześniej z tramwaju i po prostu puścić sobie ulubioną muzę i iść w jej taksy do domu. I myślę, że w ten sposób można by było wyrobić te 7000 kroków, jeszcze tam pójść do sklepu, ale generalnie zastosować sobie tę muzykę, żeby no, osiągnąć tą satysfakcję z wysiłku fizycznego, która no, jest naprawdę czymś pięknym i mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł lub jej doświadcza. I tutaj na koniec chciałabym jeszcze opowiedzieć o takich aspektach psychologii sportu. Nie chciałabym tego rozwijać, ponieważ no tutaj już zahaczamy trochę o ten sport przez duże S lub o ten sport amatorski. I to jest bardzo szeroki obszar, dlatego nie chciałabym go tutaj rozwijać, natomiast chciałabym zaakcentować, jeżeli na przykład macie jakieś problemy z waszą efektywnością, waszym performance'em sportowym, no to być może przyczyna nie jest fizjologiczna lub w konstrukcji treningu lub taktyczna, techniczna, tylko właśnie jest psychologiczna. I tutaj właśnie psychologia sportu jest w stanie pomóc wam w ogarnięciu swojej psychiki w sporcie. Ona się skupia głównie na trenowaniu kilku umiejętności. Umiejętności relaksacji, oddechowej lub mięśniowej. No i tutaj właśnie mamy różne techniki oddechowe, ale też technika relaksacji progresywnej, na przykład Jacobsona, gdzie powoli, stopniowo relaksujemy różne części naszego, różne nasze partie mięśniowe. Oprócz tego mamy też umiejętność stawiania i realizacji celów. No i to jest bardzo ważne, kiedy chcemy osiągnąć jakiś wynik sportowy, żeby te cele były smart, żeby umieć je odpowiednio postawić sobie, a następnie odpowiednio je zewaluować. I no po prostu to jest dosyć istotna umiejętność, która bardzo często odpowiada za jakieś problemy, ponieważ po prostu cele są na przykład nierealistyczne. Oprócz tego mamy jeszcze self-talk. Przepraszam, że napisałam tutaj to po angielsku, ale chodzi tutaj oczywiście o mowę wewnętrzną. Często w sytuacjach porażki pojawiają się różne takie czarne myśli. Albo na przykład często, kiedy już nie dajemy rady, pojawiają nam się emocje, jejku, nie daję rady. I jest dużo takich negatywnych myśli, które nam się pojawiają. No i w psychologii sportu właśnie zajmujemy się tym, żeby trenować tych sportowców w tym pozytywnym self-talku, w zdolności do zauważania tych takich sygnałów alarmowych, które pokazują, że chodzę na złą drogę w myśleniu i zamienienia tego, dokonanie takiej pozytywnej reinterpretacji, żeby ten self-talk był po prostu dobry dla samego siebie i też jakby w dalszej perspektywie wpływał na lepsze wyniki. Oprócz tego zdolność do samoregulacji, no i tutaj też są właśnie różne techniki, które pozwalają zauważyć emocje, a następnie je zamienić lub zmotywować się do wyzwolenia takich emocji, jakie chcemy. Oprócz tego zdolność do motywacji, zarówno do startu, jak i do po prostu do treningów i tutaj się ćwiczy tą umiejętność wewnętrznego poczucia kontroli, no to jest szczególnie ważne też tak naprawdę w kontekście wychowania fizycznego, prawda? Gdzie tak naprawdę źle dobrane treningi mogą przyczynić się do obniżenia oceny własnego ciała, czy po prostu do zniechęcenia się do aktywności fizycznej, więc ta wewnętrzna motywacja jest tutaj bardzo ważna i jej kształtowanie. Oprócz tego mamy techniki wizualizacyjne, które polegają na tym, że wyobrażamy sobie daną czynność motoryczną, a następnie zgodnie z takimi protokołami wizualizacji, no i to wtórnie wpływa na to, że po prostu prawdopodobnie dzięki takiemu treningowi mentalnemu
aktywność pójdzie nam lepiej, kiedy będziemy wykonywać ją na żywo. No i też jest szereg różnych takich technik związanych z koncentracją, z ćwiczeniem tego typu uwagi, który jest konieczny dla danego typu aktywności. No i oprócz tego też staramy się w psychologii sportu, żeby sportowiec lub amator mógł osiągnąć stan flow, czyli ten stan, kiedy nasze wymagania otoczenia są nieco wyższe niż nasze możliwości, ale tak delikatnie, i wtedy zaczynamy czuć ten stan flow, czyli stan przepływu, stan przyjemności. No i prawdopodobnie, gdybyśmy odczuwali właśnie ten stan flow podczas różnych naszych aktywności fizycznej, no to czulibyśmy w efekcie tą satysfakcję, co bardziej by nas motywowało do aktywności fizycznej. Tak. To wszystko, co chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć. Mam nadzieję, że są teraz Państwo świadomi korzyści, jakie aktywność fizyczna może mieć dla naszego funkcjonowania psychicznego. Mają Państwo świadomość mechanizmów, jak aktywność fizyczna wpływa na nasze procesy neuroplastyczności w naszym mózgu. No i oprócz tego mam nadzieję, że też czują się Państwo choć trochę zainspirowani do tego, żeby podjąć aktywność fizyczną lub ją kontynuować i zainteresować się też psychologią sportu, ponieważ no, mamy mnóstwo materiałów w sieci, mamy też wykwalifikowanych w Polsce psychologów sportu, którzy się tym zajmują, także bardzo zachęcam do tego, żeby też zainteresować się tym tematem, no i skorzystać z tych kilku porad związanych właśnie z aktywnością fizyczną i stosować się do zasad i rekomendacji WHO. Dziękuję bardzo.